Maciek, co ty robisz? Minął miesiąc, odkąd nie jem cukru i mięsa, więc sobie zrobiłem mały cheat day. Cholera. To moja dietetyczka. Cholera. Muszę pozbyć się dowodów. Będzie wściekła. Maciek, ale wiesz co, trochę mnie przerażasz, wiesz? Zaczynasz rujnować moje mieszkanie. Mięso, Maciek, tego też nie mogłem. Uspokój się. Maciek, jesteś w moim mieszkaniu, uspokój się. Przepraszam. To przez ten niedobór cukru i mięsa. Okej, kupimy ci nowy cukier, kupimy ci nowe mięso. To jest moje pierwsze jedzenie mięsa po ponad 30 dniach. Doradzamy Maćkowi, żeby nie robił tego, ale to jest silniejsza. To jest eksperyment. Wiecie, co robią z królikami w firmach farmaceutycznych? To mniej więcej taka sama sytuacja. A mogę trochę pomieszać? Wujku Danielu, mogę się jeść? Nie, jedz, nie, jedz, nie. Boże, jesteście takimi weganami z memów o weganach. No jest dobre, to znaczy... Jest dobre, bo jest mocno przyprawione, jakbyś zjadł prawdziwe mięso. Ta rzecz, która przekonuje mnie do wegetarianizmu, to jest to nie, że zwierzęta cierpią, albo że jest niezdrowe, znaczy to też, ale że nigdy nie wiesz w zasadzie z jakiego pochodzenia były... Pamiętam, jak z Danielem swego czasu jeździliśmy po Polsce i zatrzymywaliśmy się na stacjach benzynowych, to tam też było, że w zasadzie... To mnie nawet się odbywało, nie wiem na stacji benzynowej jakiej jakości jest tam. Tak wyglądało moje życie przez ostatni miesiąc. Jadłem coś, co wyglądało jak mięso, ale nie było mięsem. I mimo, że czuć różnicę między prawdziwym mięsem, to nie jest źle. To znaczy, to nie jest najpyszniejsza rzecz, jaka jadłem i odmieniła moje życie. Ale smakuje ciekawie. To jest bar mleczny Bambino. Wiele osób lubi go, ponieważ tu są domowe obiady. Jednak minusem są menele, którzy tu przychodzą i mimo, że jedzenie jest spoko, to masz wrażenie, jakbyś jadł w autobusie komunikacji publicznej. Ciemeczki, jeśli śledzicie mój kanał, to też wiecie, że poza niejedzeniem mięsa nie jem też cukru. Nie ze względu na mój eksperyment, tylko faktycznie mam problemy z cerą po zjedzeniu z cukru i tak to mi pomaga być pięknym i gładkim. I stwierdziłem, że skoro dzisiaj mam taki jeden dzień, w którym wrócę do tej diety mięsnej, to spróbuję też cukru. Damaris, robimy program, proszę mi nie przeszkadzać. Ale przepraszam, o, i teraz idziemy do specjalnego miejsca w Warszawie. Chyba jeszcze nigdy czegoś takiego nie jadłem, zawsze unikałem takich rzeczy. Dzięki. Ej, szczerze mówiąc, to czuję się źle. No bo jakby sporo pracowałem, żeby nie jeść cukru, a teraz tak sam studiuję wszystko. Słuchajcie, w ogóle ludzie jak rzucają palenie, to mają takie sny, że palą papierosy i różne takie fantazje z papierosami. To ja miałem coś takiego, że śniło mi się, że przez przypadek zjadłem cukier, ale taki chamski cukierek, jakieś zielki czy delicje. No. I to ja tak, o kurde, cała moja praca poszła na marne. I spocony się budzisz. W sensie ziścił. No. Żeby zdjęcie mi na Instastory. Ej, właśnie. Wiem, Daniel, że to trochę dziwnie wygląda, że ciągle musimy robić zdjęcia, ale to przez to stać nas na takie szejki, no. Pionowa czy pozioma? Pionowa. No, tylko na Instagram pionowa. O Jezu, to był zły pomysł. To był zły pomysł. Z tymi wielkimi człowiekami, mięsem i wegańskimi rzeczami. Ja mówiłem ci, Maciek, żebyś nie jadł. Żebyś nie jadł tyle tych słodyczy. Aj, ja jeszcze żyję! Ja jeszcze żyję! Nie! O, pięknie. Jedziemy. To wszystko na dzisiejszy odcinek, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby obserwować mojego Instagrama, aby być na bieżąco z takimi filmami. I widzimy się w kolejnym odcinku.